Cześć, witam Was, Marek Płoczyński, i w tym odcinku chciałbym Wam zaproponować trening mięśni oddechowych. Trening oddechowy, tak moglibyśmy to nazwać. Myślę, że to najważniejsza czynność i najważniejsza aktywność, która powinna towarzyszyć każdej osobie aktywnej, osobie, która uprawia każdy jeden dowolny sport. Zasadniczo bez dobrego, zdrowego oddechu nie ma zdrowia, nie ma wydolności, nie ma odpowiedniej formy i jeżeli nie potrafisz odpowiednio oddychać albo twoje mechanizmy oddechowe w jakiś sposób z powodu trybu pracy albo choroby są osłabione, to twoja witalność, twoja wydolność, twoje zdrowie będą bardzo mocno podupadać. Stąd kiedy poprawisz swoją formę i sposób oddychania Powinnaś, powinnaś się poczuć zdecydowanie lepiej. Więc to jest bardzo istotny film, i dla osób, które są bardzo aktywno, aktywne fizycznie, ale również dla osób, które chcą wyjść z choroby, które odczuwają ból. Ponieważ dobrze działająca, dobrze doteniona komórka to tre... komórka, która działa w sposób fizjologiczny może produkować energię, odpowiednio współgra ze swoimi sąsiadkami i tworzy zdrową tkankę. Dlatego zabierajmy się do pracy. Dzisiejsza forma działania jest taka, że możecie zasadniczo sobie odpalić ten film i trenować razem ze mną. Ja już wam prezentuję, od czego zaczniemy. A zaczniemy nie do końca od oddychania, od takiej prostej techniki manualnej, która może pobudzić Waszą przeponę. Co chciałbym, żeby, chciałbym, żebyście zrobili? Zaciśnijcie obie ręce w pięści, wymacajcie dolne krawędzie swoich żeber, czyli tutaj dziesiąte, dziewiąte żebra, które biegną sobie w tej okolicy. I kiedy zaciśniecie ręce w pięści, postarajcie się porościerać swoje łuki żebrowe. Ten rejon, naturalnie rejon od wewnątrz, to rejon przypięcia i wrastania Twojej przepony w. Twoje dolne żebra. Stąd jeżeli pobudzisz skórę i powięź leżącą po wierzchu, pobudzisz też zakończenia nerwowe, które biegną bezpośrednio do przepony i przypomnisz swojej głowie, że oddychasz właśnie tym rejonem, chcesz ten rejon ciała pobudzić. Sam taki masaż to tzw. technika aktywacji mięśniowej sprawdzona już od grubych lat przez anglosasów. Więc chciałbym popracować w taki sposób przez 30-40 sekund, i szukam zasadniczo najbardziej tych części, które bolą mnie najmocniej. Więc jeżeli w którymś punkcie czuję jakieś takie mrówki, spędzenia, łaskotania, kucia, to właśnie na tych punktach staram się skupić i najdłużej je masować. Już po kilkudziesięciu sekundach takiej pracy, kiedy rozluźnicie ramiona, powinniście poczuć, że wasz sam wdech zrobił się troszeczkę głębszy i troszeczkę jakby było nam łatwiej oddychać. No i pierwszym działaniem, na którym się teraz skupimy, będzie wykonywanie odpowiednio głębokich wydechów. Paradoksalnie, bo pamiętajcie, że kiedy nie macie dobrego wydechu, dobry głęboki wdech nie może nastąpić. Wydech napędza wdech, wdech napędza wydech, to jest cykl, więc nie możemy się skupiać tylko na na przykład nabieraniu powietrza. Stąd pierwsze ćwiczenie jest bardzo łatwe. Stańcie sobie na luzie, poczujcie ciężar ciała na stopach. I skupcie się na takiej czynności. Chcecie wydmuchać piórko albo kartkę, która leci w stronę waszej twarzy, więc ustawiacie wasze usta w dzióbek i... Tak długo jak to możliwe wypuszczasz strugę powietrza. Poczujesz napięcie w brzuchu i teraz kiedy wykonasz wdech... To samo podciśnienie spowoduje, że Twój brzuch jako pierwszy rozkurczy się i rozszerzy. Czyli brzuch lekko mi rośnie na wdechu, wykonuje znowu długi wydech. Staram się pobić rekord długości wydechu. Ćwicz cały czas. Brzuch spięty. Wykonaj wdech. Brzuch rośnie, zrzuć brzuch w dół. Wykonaj wydech. Zauważ, że podczas wydechu nie garbie się, ani nadmiernie nie napinam mięśni, ramion, nóg. Staram się stać cały czas luźno i czuć tylko i wyłącznie pracę w dolnej części brzucha. Wdech. Każdy kolejny wydech powinien spowodować, że Wasz brzuch mocniej będzie się rozwijał i obniżał ku dołowi. Wykonaj De wstech. I po. W pięciu, sześciu takich powtórzeniach powinniście poczuć, że Wasza przepona jest nieźle rozdziana. Zasadniczo przepona działała teraz w mało intuicyjny sposób. Poprzez napięcie mięśni przeciwstawnych do przepony, czyli poprzecznych brzucha zaczęliśmy zmuszać tą przeponę do odpowiedniego wdechu. Ćwiczenie numer dwa będzie bardziej nastawione na aktywną fazę wdechu. Stąd teraz naszym głównym zadaniem będzie położenie dłoni w dolnych częściach żeber i tak jak przed chwilą ustawialiśmy rekord Wydechu, czyli jak najdłużej chcieliśmy powietrze z siebie wypuszczać. Tak teraz postaramy się to powietrze jak najdłużej wciągać. Najlepiej przez nos. Wolno, dotknij swoje dolne żebra i zacznij od głębszego rozszerzenia tych łuków. rośnij tak długo jak możesz. kiedy wykonasz pełen wdech, chwilę wstrzymaj oddech. Powietrze rozciąga klatkę piersiową, rozszerza żebra i po chwili biernie, pasywnie spuść w powietrze, już nie do końca dociskając mięśnie brzucha. Wolny, długi wdech w tą okolicę. Trzymaj. Może się trochę kręcić w głowie. Uff. Kiedy wykonujesz wdech, skup się na tym, żeby twój język leżał na podniebieniu. Wtedy wdech będzie jeszcze bardziej efektywny. Dolne żebra. Zauważ, że kiedy nabieram powietrza, znowu nie napinam szyi, nie napinam ud, ani ramion. Staram się rozpychać tylko dolne żebra. Ciągnie tutaj. Wrażenie, kiedy wykonujesz wydech, powinno być takie, że środek brzucha, jak taki miech, obniża się coraz bardziej, a kiedy coraz bardziej się obniża, wywołuje coraz większe podciśnienie i zasysasz coraz więcej powietrza w głąb klatki. Ale w końcu góra klatki też się wypełnia. Ostatnia próba, głębszy wdech. Trzymam. To chyba z 11 sekund trwało, bo dłużej teraz. Ciągnie, 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 ciągnie. Super. I te dwa ćwiczenia możecie, wykonując pełen oddech, ze sobą przeplatać. Możesz wykonać taki gest, którym zrobisz jeden głęboki wydech. zaciszesz mięśnie brzucha i teraz skupisz się na swoich dolnych żebrach, wykonasz głęboki wdech. Trzymam, jestem pełen i nagle wypuszczam. Trzymam, brzuch spięty, sztywno, napięcie. I generalnie po wykonaniu kilku takich cykli poczujecie się dużo bardziej dotlenieni, dużo bardziej zrelaksowani, dużo bardziej wyluzowani, ale przede wszystkim pobudziliśmy ten nasz główny mechanizm napędowy do przepływu krwi, do przepływu limfy w naszym organizmie, nie tylko odpowiadający za oddech, przepona i mięśnie poprzeczne brzucha, ten tak zwany core, najważniejsze mięśnie odpowiedzialne za zdrowie naszego kęgosłupa piersiowego i lędźwiowego. I zasadniczo, kiedy w zwolnionym tempie takie ćwiczonka wychodzą Wam już całkiem łatwo, świetnym pomysłem jest zdynamizowanie takich ćwiczeń, czyli postawienie na trochę szybsze wdechy i wydechy. W jaki sposób można to zrobić? To zauważcie, postaram się teraz na przykład dosyć dynamicznie poprzez nos nabrać, powiecie, rozszerzyć żebra, dmuchnąć. Zauważcie, cały czas powtarza ten sam wzorzec. Wdech. Rozszerza dolne żebra. Wydech powoduje, że brzuch ma za zadanie się ścisnąć. kiedy wykonasz 20, 30, 40 takich oddechów. Poczujesz ciekawe wrażenie, zimno w nosie, zimno w gardle i znowu jest takie ciekawe uczucie pobudzenia. Energetyzujemy własne ciało, ale przede wszystkim głównie dlatego, że pobudzamy do pracy naszą przeponę. Świetne narzędzie treningowe, jeżeli chodzi o trening oddechu, to zwykły, najzwyklejszy balon, którego powinniśmy się nauczyć dmuchać dokładnie w tej samej manierze, w której teraz pracowaliśmy. I teraz popatrzcie na jedną rzecz. To jest świeży balon, nie rozciągałem go specjalnie jakoś, nie preparowałem sobie go do użytku. I teraz, jeżeli chciałbym zacząć go dmuchać ze słabą objętością wydechową, ze słabymi mięśniami oddechowymi, to wyglądałoby to trochę tak. czerwona buzia, starałbym się napinać górne części klatki piersiowej, te mięśnie międzyżebrowe i niewiele by to dało, tak naprawdę. Zazwyczaj osoby ze słabym aparatem oddechowym mają duży problem w nadmuchaniu takiego balonika. Ale teraz, kiedy skupię się na tym, co robiłem wcześniej, czyli zauważcie, niech wdech to faktycznie będzie pociągnięcie powietrza w dolne żebra, najlepiej przez nos. I teraz chcę użyć tego brzusznego kompresora. Po jednym oddechem w zasadzie już sporą część tego balona nadbuchałem. Drugi oddech. Purczyński to wariat. Wszyscy się tego boją. Skubany ale wielki. No pękaj dziadu. Ej, ale on jest wielki. Wow, ale aż mi się w Niezamowite. Niesamowite, chiński balon wygrał ze mną. Nie mogę jeszcze go dopompować. Wow, ale przester. Ale nie było to takie łatwe jakby się wydawało. I zobaczcie, naprawdę musiałem się dosyć konkretnie napracować, żeby ten balon wybuchł, aż się wiem, że taki zwykły balonik może nadmuchać do takich wielkich rozmiarów, no ale udało się w końcu. Więc kiedy używałbym górnej części kwiatki piersiowej, niewiele by z tego wyszło. Kiedy będę pracował faktycznie jamą brzuszną, poprzecznym brzucha, raz, że balon rośnie bardzo duży ale dwa, że trzeba się sporo na napracować, żeby spowodować, że ten balon wybucha. I nadmuchanie dwóch, trzech takich balonów dziennie spowoduje, że naprawdę możecie te swoje mięśnie oddechowe pobudzić do niesamowitej aktywności. Zauważcie, że samo to dmuchanie nie spowodowało, żebym ja się zrobił jakiś bardzo napięty na szyi, na twarzy. Mało tego, przez żadną z żadnych z momentów, kiedy dmuchałem ten balon, nie czułem się tak, że miałbym dostać zawrotu w głowy, jakoś mi się tam strasznie nie mieliło w tej głowie ponieważ odpowiednio zarządzałem ciśnieniem w swojej klatce piersiowej i jamy brzusznej, więc ten kompresor odpowiednio działał. Więc regularne chociażby dmuchanie balonów to taki sprawdzian, na ile moja objętość wydechowa, wdechowa działa odpowiednio, a przede wszystkim na ile mięśnie, które tą objętością wdechową, wydechową zarządzają, są aktywne i podległe mojej woli. Mam nadzieję, że ten prosty trening zda egzamin w Waszych domach. Pamiętajcie, że kiedy oddychacie, robicie takie ćwiczonka, Najlepiej korzystać ze świeżego powietrza z okolicy roślin, które mają chlorofil, generują trochę tlenu, który was dotleni. Jeżeli robicie to w domu, chociażby otwórzcie okna. Dostarczcie sobie trochę świeżego powietrza, pamiętajcie, że jakość tego powietrza jest bardzo ważna dla naszego zdrowia, dla naszego samopoczucia. Wdychamy dołem, szeroko, wydychamy brzuchem, nie garbimy się, nie pomagamy sobie mięśniami z zewnątrz, nie podnosimy ciśnienia, używajmy tego, co faktycznie służy do oddychania, wtedy będziemy zdrowsi, wydolniejsi. I taki trening robiony co drugi dzień, regularnie, spowoduje, że będziecie lepiej biegać, lepiej pływać, łatwiej się będzie wchodziło po schodach, warto ćwiczyć oddech, to jest naprawdę... Lekcja za milion dolarów dla każdego. Dziękuję, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia lajka, like udostępnienia, kliknięcia dzwoneczka. To jest wszystko bardzo ważne dla rozwoju tych treści i przekazujcie to innym, bo to jest proste, tanie, ale naprawdę skuteczne naprawdę robi robotę. Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam Marek Purczeński.